na to mówią pump track, czyli że no taki tor po prostu, gdzie się jeździ, uczy się nowych trików. Fajnie zbudowali ten tor. Jest taki fajny, że nie wiem jak powiedzieć to. Po godzinie, półtorej godziny jazdy tutaj jestem pozytywnie zaskoczony. Na zdjęciach to wyglądało tak, że małe, że będzie ciasno, ale nie, jest spoko. To jest pump track, czyli specjalny tor do jazdy na rowerach, do jazdy na deskorolkach, do jazdy na hulajnogach. To hulajnogi są ostatnio bardzo, bardzo modne. Koszt inwestycji to ponad 400 tysięcy złotych. Nie tylko ścieżki rowerowe odpowiednio wyprofilowane, ale także pojawi się tu już wkrótce również zieleń, ławeczki. Fajne jest to, że zazwyczaj pamtraki są robione tak, że jest tor dookoła, kółeczko, nie? A tutaj mamy takie urozmaicenie, że jest jeszcze trasa po środku. Czyli jak sobie zjadę, pojadę najpierw trudniejszą trasą, zjeżdżam sobie potem najłatwiejszą i zaczyna mi się to nudzić, to mogę sobie raz skręcić w lewo, raz skręcić, mogę sobie urozmaicić.